No cześć wszystkim, jak leci, a więc dzisiaj mnie znowu napadł szał, żeby zagrać w Witpae. Więc jest grudzień 31, 1942 rok, więc za dzień będzie 43 rok i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zaczniemy od Indii. Z Indii, jak mówiłem poprzednio, złapaliśmy tego gościa. Jest ich tu 66 tysięcy. On próbował uciec, ale nie zdążył na czas, więc zamknęliśmy go w kleszczach. I teraz mamy tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy dwie dywizje i mamy masę ciężkiej artylerii, więc będziemy go atakować niemiłosiernie, aż on umrze. Nie będzie miał zaopatrzenia, więc on umrze. Kalkuta jest nasza. W Kalkucie budujemy ciągle fortyfikacje. Mamy już poziom 4 na 9. Pomału budujemy. Tutaj jest. Ciągle te 22 tysiące, że coś tych żołnierzy tutaj są, ich powinni się dawno stąd wycofać, ale jakoś się nie wycofują, bo komputer tak gra. Tu nie ma żadnego miasta do zdobycia, żeby dostać punkty zwycięstwa dużo. Oprócz tutaj jest Delhi. Jak wiemy, Delhi to jest stolica Indii, teraźniejszych, nowoczesnych. To jest warte 800 punktów dla nas. Ma fabryki, przemysł, surowce i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymie lotnisko, ale to jest dosyć daleko od nas i my się wtedy otworzymy na ataki właśnie z flanki, bo byśmy musieli te wszystkie tutaj miasta okupować, a ja nie mam tyle sił tutaj, żeby to okupować, więc nie sądzę, że na to pójdziemy. Tutaj w Burmie doszły jakieś, tu jest chyba chińska dywizja, jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest jakaś inna dywizja, przecięli mi moje zaopatrzenie właśnie z Burmy tutaj. Tu już nie idzie drogą kolejową, bo tutaj siedzi ta dywizja i dała w dupę naszej piechocie morskiej. Ta piechota morska strasznie w dupę dostała, w nich to jest cała dywizja, czy tam korpus, nie pamiętam już, to jest dosyć duża siła. Więc oni tak czyhają na te spór tutaj. Ale na razie to jest drugorzędny kierunek. Może tutaj trochę dochodzi. Zresztą pokazało się, że dochodzi już, jak widzimy, fuel dochodzi do Kalkuty. A one są w Ledo, są roponośne. Tutaj właśnie rejon Ledo jest roponośny, więc jak widzimy, nawet jak nie mamy tutaj drogi połączenia kolejową, to mamy tutaj połączenie normalnymi drogami i dochodzi jednak tutaj paliwo i tak dalej do Kalkuty, czyli jest ok. Bo tutaj nie było żadnego paliwa, dopóty nie zdobyłem Kalkuty i nie wyczyściłem tutaj. Więc w Indiach idzie dobrze, szczególnie jak rozpierdzielimy te 66 tysięcy żołnierzy, co są. Biedni Brytyjczycy kolonialni. Tutaj idzie, w Burmie znalazłem następną tą dywizję, 38. Ale tu nic nie robiła, ścigała jakieś tam niedobitki, więc ją wziąłem z tej dżungli, tutaj z tej dupy. Z zadupia tutaj przerzuciłem ją drogą kolejową do Rangunu i miałem tutaj właśnie statki pasażerskie i transportowe i tak dalej, żeby właśnie takie oddziały brać, więc przeniesiemy ją do Kalkuty i okrążymy tego gościa i tak samo go potraktujemy jak tych, bo komputer no głupio gra. Co tu dalej? W Malezji nic się nie dzieje. Teraz robię już nie na paliwo, na benzynę, tylko na ropę naftową, czyli surowiec, ropa. To nie jest benzyna, to jest surowiec, ponieważ zobaczyłem, że moje fabryki w Japonii mają rafinerie i te rafinerie padły, już nie produkują ani benzyny, ani zaopatrzenia, więc mamy dużo, zobaczyłem, że mamy wystarczająco benzyny, ale nie mamy w ogóle ropy naftowej jako surowca tutaj w Japonii, więc przeniosę to. To nie jest za dużo ważne, ponieważ nawet jak te rafinerie padną tutaj, to nasz ciężki przemysł i lekki produkuje wystarczająco zaopatrzenie, więc ble. Zawsze i wszędzie brakuje mi właśnie surowców, to jest też ten sam, właśnie jak widzimy, to jest ten sam taki dziwny kolorek czerwoniasty, nie wiem jak to jest, pomarańczowo-czerwoniasty. Jak jest fuel taki czerwoniasty, to jest wtedy ropa naftowa, surowiec, a jak jest supply, to znaczy to nie jest zaopatrzenie, tylko to jest właśnie surowiec naturalny. I oczywiście to zawsze robimy te konwoje, ciągle z Szanghaju wysyłamy. Tu się już następny gotuje na 102 tysiące ton. I to jeden po drugim wysyłam tutaj z Szanghaju, z Keijo, z Port Arthur. Tutaj płynie następny gość, do Keijo wraca. To miał 80 tysięcy ton i to ciągle daje tutaj na to zachodnią część Japonii, żeby to się wszystko rozmyło. Zauważyłem, że tutaj zaczęło brakować paliwa, więc zamiast dać paliwo do głównego tutaj,
głównej wyspy, to ja dałem paliwo tutaj do Hakodate, który jest częścią Hokkaido. Ponieważ ta wyspa jest oddzielna od tej głównej i w ogóle się nie łączy, więc tutaj fabryki padły, ponieważ zabrakło paliwa. Więc dałem ten olbrzymi konwój 154 tysiące ton. No to jest. To tylko przeciwko komputerowi możemy takie konwoje robić. A dałem właśnie tutaj, żeby te fabryki miały czym oddychać, żeby miały te właśnie paliwo, żeby działały. Surowce wystarczająco chyba mają tutaj. Tu surowce oni produkują, więc tylko paliwo potrzeba. Więc jest ok. Idziemy dalej, bo Indii tutaj w ogóle jestem niezagrożony w Dutch East Indies, czyli w holenderskie Indie tutaj, wschodnie holenderskie Indie, no to jest główny cel tej wojny całej. Mamy tutaj już na kokosach, jesteśmy na wakacjach, Coco Island. Mamy tutaj samoloty, młodzie latające, one już sobie poszukują na 8000 stóp, na 16 zasięgu, to jest, widzicie to olbrzymie kółko? Oni szukają tutaj, jak widzimy, tutaj jest jakaś flota nieprzyjaciela. LST to oznacza specjalne statki do inwazji. Jest ich 3 i cholera wie, gdzie to płynie. Myśmy ich chyba zauważyli właśnie z Kokos i zobaczymy, czy oni się zbliżą gdzieś tutaj. W razie czego mamy tutaj w Singapurze dosyć silne siły. Od pancerników i ciężkich krążowników do lotniskowców, więc lekkie krążowniki i destroyery i to wszystko tu mamy. I jesteśmy tutaj wielką potęgą, więc nic nam nie zagrozi, przynajmniej nie w 1942 roku po tych stratach, co żeśmy im zadali. Więc bardzo często jak się przeciwko ludziom gra i możliwe, że komputer też jest tak zaprogramowany w tym scenariuszu Andiego poprawionym, że no tu jest dużo takich właśnie wysepek, które nie są warte punkty, ale można tu wysadzić descent, umocnić się, zrobić lotnisko i bombardować Palembang i wtedy to bardzo uprzykrzy sprawę Japończykom. A z drugiej strony to jest bardzo blisko tutaj Singapuru, który jest główna stocznia, główna flota i tu zawsze jest masa ciężkich sił nawodnych, więc tu też może być niebezpieczne. A te wszystkie Hiryu i tak dalej, jak widzimy, ciągle mamy Visual Search. 4, 43 mam nastawione, żeby one poszły do stoczni, bo Visual Search to znaczy używamy Eyeball Mark 1, czyli używamy źrenicy Mark 1. To jest taki żart amerykański, że to jest technologia źrenicy Mark 1, no to trzeba ją ulepszyć, nie? No to ulepszymy ją typ 21 radar. Ale to dopiero będzie za 4 miesiące, więc czekamy, aż te nasze statki będą miały radar. Niektóre już zaczynają od 43 roku styczeń mieć te radary, więc te statki tutaj używamy, bierzemy do stoczni, żeby jak najszybciej miały radary, bo to nam daje lepszą obronę przeciwlotniczą, lepsze rozpoznanie itd., itd. Wszędzie, gdzie mogę, buduję, jak widzimy, fortyfikacje, tutaj buduję też lotnisko. A żeby było masywne i później będziemy budować fortyfikacje do 6, do 9, więc fortyfikujemy się. A Palembang też się bodajże fortyfikuje, oczywiście, wszystko się fortyfikuje, budujemy lotnisko i tak dalej. Dlaczego budujemy lotnisko? Ponieważ lepiej się samoloty reperują i w 43, 44 jak zaczną się naloty i będzie dużo B-17, B-25, B-24, Halifax, Wellington, jak to wszystko się runie na mnie i w nocy i w dzień, no to duże lotnisko nam pomogą szybciej zreperować. A tutaj nic się nie dzieje, Darwin olałem. Oni tutaj mają bardzo duże lotnictwo. Problem jest tutaj, że mamy 20 supplies i tu mamy całą dywizję i ona szczeźnie bez tych zaopatrzenia i oni mnie ciągle bombardują i te bombardowania robią to, że a tracimy zaopatrzenie i tutaj jest problem, więc trzeba by pomyśleć o albo ewakuacji, albo dać te nasze siły lotniskowce, żeby eskortowały jakiś potężny konwój, żeby dać im zaopatrzenie i może to zrobimy. Niech oni tam bombardują, nie wiem, może damy jakieś, czy mamy tutaj jakąś obronę przeciwlotniczą, jakieś artylerię przeciwlotniczą, którą można tam dać. A batalion 8 cm,
to można by tam pierdyknąć, ponieważ komputer sobie robił tutaj na żywy poligon, ich piloci dostają doświadczenie za darmo, bombardujemy całkowicie bezkarnie. I jak już nie mamy zaopatrzenia, widzimy supplies 20, ale mamy dwa industry tutaj, więc oni produkują to zaopatrzenie i tak dalej. To te bombardowania bardzo dużo im niszczą tego zaopatrzenia, widzimy. I zastanawiam, czy stąd w ogóle się nie wycofać, bo to jest cała dywizja tutaj i ona powinna w ogóle być w... tutaj. Chociaż tak naprawdę jak zdobędą Dili i się umocnią, to później zaczną tutaj mnie atakować i będzie w zasięg Palembangu. I zaczynam myśleć jako, będzie zasięg Palembang, będzie w zasięgu bombowców strategicznych. Jakby oni gdzieś na przykład poszli do Celebes, nie? B-29, no B-29 też jest piąty rok, ale B-17 pewnie mają taki zasięg. Ciekawe ile zasięgu mają B-17, powiedzmy, ile to ma zasięgu? To ma 15 heksów, to nie jest aż tak dużo. To stąd mnie nie zaatakują, ale żeby właśnie z Darwina do Dili mnie bombardować, no to bardzo proszę. Więc zrobimy konwój, ale to już w następnej turze. Już nie będę tego pokazywał, zrobimy olbrzymi konwój zaopatrzeniowy, damy tam zaopatrzenie oraz damy też tą artylerię przeciwlotniczą i żeby tak bezkarnie sobie nie latali tam. Może damy jakieś myśliwce, mamy tu jakieś myśliwce? Mamy Oscary. I to dosyć dużo, wow. Oni tu się uczą, wszystko się to uczy, jak widzimy defensywę mają 72, 70, najmniejszy ma 48, to nie jest źle, to jest bardzo dobrze, to znaczy, że oni robią uniki na 100, ma 72 szanse na unik, że jak ich zaatakują myśliwcy nieprzyjaciela, to zrobią ten unik w zależności od ich maszyny i tak dalej, więc to jest bardzo dobra maszyna, żeby właśnie eskortować air to air, czyli też mają, o to są w ogóle asiory, to są fantastyczni ci piloci. Mimo, że mają w ogóle, ile to mają, parę tylko zabójstw, ale są wyszkoleni zajebiście, to jest bardzo weteran grupa, więc może im damy. Zacząłem produkować Tony i teraz mamy już te Tony. Pierwszego, może to pokażę. Trzeba to będzie, tego nie zrobimy chyba, więc mamy ich ile? 20, 30... A mamy tych Toni i nie chcemy tego Oscara tak naprawdę. Tego Toniego trzeba zrobić chyba tutaj. Czy ja go zrobiłem? Tak, ja go zrobiłem. Więc ja mamy te Toni. Toni są zajebiste samoloty, ponieważ mają pancerz, mają armor. Dobrze się wspinają, w miarę dobre manewrowość. Są, jak widzimy, dosyć szybkie, 367 maksymalna szybkość, dobre uzbrojenie. Jedyne, co jest złe u nich, a nawet bardzo złe, to, że jest service rating 3, to znaczy, że te myśliwce są bardzo ciężko się reperuje, więc one potrzebują, jak nie mogą startować z takich lotniska polowego, taki poziom level 1 czy poziom 2, one muszą być na poważnych lotniskach. No i tu akurat mamy to poważne lotnisko, jak widzimy mamy 0 na 30, 0 mamy do zdolnych do latania, 30 jest maintenance, to znaczy, że dopiero zmieniliśmy je na te myśliwce w poprzedniej turze, z Tonich, z Oscarów chyba właśnie je zmieniliśmy na te Tony, mój pierwszy z eskadra, dlaczego? Bo tu już latają te B-25, Wellingtony latają, B-24 latają, tutaj mnie bombardują bezkarnie, nie mogą nasi Zera i nasze Oscary w ogóle nie mogą sobie poradzić z B-24, po prostu oni śmieją się z moich tych Zer i dlatego dałem tutaj te Tony, żeby zobaczyć, czy te Tony sobie z nimi poradzą, powinni sobie poradzić. Tu już mówiłem, płynie, tak, tu już płynie 38 dywizja, nowa dywizja, tutaj ścigamy ich tam w Burmie, niedobitki i tak dalej, to nieważne. Tutaj jest następna, tu jest Guadalcanal i tutaj jest nasza główna batalia z Amerykanami i Nowozelandczykami. Wywróciliśmy ich z Buina, mamy tutaj dwie eskadry, jedna jest Tojo, druga jest Zero i tego nie zmienię na przykład na tego Toniego, ponieważ ten Tojo ma service rating 1, jego się bardzo łatwo reperuje. Jak zmienię tutaj na Toniego, a mamy tutaj tylko poziom drugi, nie, poziom pierwszy lotniska, to by się te samoloty jakby zostały roztrzaskane, czy uszkodzone, czy coś.
to one by się reperowały, chyba jeden samolot by się z tydzień reperował, to by w ogóle bezużyteczna eskadra była. Tak sobie Tojo polata. Notabene, kolego, zauważyłem, że jest taki fajny screen, tutaj naciska się I na Intelligence, naciska się trójkę i tutaj mamy pokazane wszystkie silniki i wszystkie samoloty, które te silniki używają i także w przyszłości, które będą używać, na przykład Aichi H60, Judy je używa, już mamy Judy i teraz zmieniamy, zaraz pokażę Judy D4Y1, to zmieniamy je z tych bombowców drukujących starszych D3, teraz zmieniamy na D4, na Judy. To jest wielka różnica, no pokazywałem to, to ma po prostu dwa razy tyle bombę, to jest bomba, która jest chyba 500 funtów, czy tam, to jest olbrzymia bomba, więc zdecydowanie większa niż ta poprzednia, więc to są samoloty zajebiste. Już produkujemy Tony, tutaj mamy ID, którą w ogóle nie produkujemy, ale używamy ją do treningu, mamy ich tyle, te główne jednosilnikowe takie bombowce, to jest coś takiego jak PZL, te Karasie Polacy mieli, to są takiego typu przestarzałe bombowce. A używam je w Japonii, żeby tam trenować naszych pilotów. Co tu dalej mamy? Mamy Betty, mamy Sally, właśnie te D3A2. Będziemy zastępować D4 teraz, bo te wale są zdecydowanie gorsze od tych D4. I ostatnie, co będziemy szukać, to właśnie mamy te Tojoki 44, już mamy je. Heleny notabene, właśnie te same silniki ma Tojo co Helena, więc kolego, myliłeś się i bardzo dobrze, że się myliłeś, bo Heleny używają tego samego silnika co Tojo, więc bardzo dobrze, to jest dobrze dla mnie, bo te silniki co produkuję będę używał i na Tojo i na Heleny, więc jest cool. Spieprzyłem sprawę z A6M5, już powinienem go dawno mieć, ale jestem idiotą, więc nie mam go, bo spieprzyłem sobie Research and Development. Co tutaj mamy? Mamy Lilię, mamy te, o, mamy Niki, które się pokazały właśnie w Rabaulu. Zrobiłem je na myśliwce nocnej i dałem je też do Milne Bayu. Mamy B5N1, teraz bardzo, bardzo chcę B6N1 i ten B6N1 będzie... Kiedy to będzie? A6M50, mamy 45% dopiero i on będzie w 7.43, także Jezu, strasznie, strasznie daleko. Tylko miesiąc sobie zrobiłem mniej, żeby będzie... Tyle wydałem środków, a tylko miesiąc czy dwa mi się uda, czy może 3 miesiące przed tą historyczną datą. Do dupy to zrobiłem, no ale cóż, uczymy się na błędach. Co tu jeszcze mamy? Hikory. Hikory to jest transport, po cholerę to odrobię, ale whatever. To niego, moja cała research development jest do dupy, oprócz tego Franka potrzebujemy. Ki-84 Hayate to jest fantastyczny samolot, wiemy z War Thundera. N1K1 też jest dobry, więc trzeba go jak najszybciej mieć. I oprócz tego już mniej więcej nie obchodzi, obchodzi mnie tylko B6N1 Jill. Zobaczymy, gdzie on będzie, B6, o tutaj. B6N1, 5.43, to będziemy je mieli za 5 miesięcy. Tak, a tu już mamy 100%, to będzie za 4 miesiące. W następnej turze akurat powinno pójść na 100% i powinno w następnej turze to nam dać o miesiąc ukrócić, przynajmniej jeżeli nie o 2. Bo każde, z tego co ja rozumiem, każde 100% tej R&D, czyli naukowcy jak mają 100%, to jest miesiąc. Wyprzedzamy o miesiąc historyczną datę wprowadzenia danego samolotu, danej maszyny. Więc będziemy mieli B6N1, D4 będziemy mieli A6M5 i będę bardzo zadowolony. Widzimy w ogóle nie poszedłem na Pacyfik, w ogóle olałem Pacyfik, co może być błędem, no ale cóż. Tutaj mamy w ogóle niezaopatrzone przy Kwajalein w Wyspach Marszala. Wypadałoby wysłać tym biednym ludziom, bo już jedzą skarpetki, buty i szturowadła. Ale jestem kawał chuja i nie wysyłam statku, a powinienem tak naprawdę. Może w następnej turze poza kamerą, bo to już jest tragicznie. Będę musiał zrobić te konwoje zaopatrzeniowe tam do Dili, także tutaj do Majuro i do Mili. Dili, Mili, Majuro. No właśnie, to jakaś afrykańska grupa rockowa. I to by było, słuchajcie, na tyle.
Jeżeli tutaj jest sytuacja, mamy lotniskowce w truku, chyba mamy też. Co tutaj mamy? Mamy lotniskowce, mamy też eskortowce, mamy tutaj masę lotnictwa, które powinno latać z lotniskowców, ale myśmy ich dali te Kate'y właśnie na. Żeby latały właśnie stąd, z Rabaulu, bo zawsze ci idioci tutaj próbują mnie atakować i zawsze znajdą się w zasięgu lotnictwa i ponoszą niesamowite straty. Co tutaj mamy? Mamy pancerniki Mutsu i Yamashiro. I ciekawy jestem, jaki będą mieli upgrade. Dostają radar, nawet dwa radary, typ 21, typ 22. Pewnie jeden jest na samoloty, drugi na statki, ale to dopiero pod koniec 43 roku, o Boże. To jest nieważne. Co tutaj pływa? To jakieś gówno pływa. Trzy statki. Wyślemy tutaj nasze pancerniki i zobaczymy. A więc wykonam tę turę i zobaczymy, co się stanie w nowym roku. Zobaczymy też jeszcze operacyjnie. Truk, truk, truk. To Yohara. Nie reperujemy. SS, czyli łódka podwodna I-10 jest w tym statku stoczni w truku. Fajnie. Rangoon, bla, 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 bla. Nieważne, nieważne. Koło Batavia jakieś statki, jeden koło Mangole, jakiś statek, mam to w dupie. Drugi lieutenant Goto został zabity. Nie wiem dlaczego, z 12 Sentai, po prostu chłopak się zabił, okej. Okay. Jak widzimy tutaj Ki-44, Tojo's 54 Sentai. Musi być zreperowany, czyli jest grounded, nie może latać, mechanicy muszą go poprawić. Na przykład tutaj jest Ki-43 Oscar 87 Sentai. Jest, roztrzaskał się przy lądowaniu. Tak, to wszystko jest modelowane w tej grze. Nawet jak nie masz kontaktu z nieprzyjacielem, piloci roztrzaskują swoje maszyny. Zresztą widzieliście, jak wujek Timo ląduje na IU-2946, to wcale się nie dziwię. W Chongqingu nie pokazałem Chin, bo ciągle to samo. Bombardujemy Chongqing z powietrza i mordujemy ich artylerią. Bla, 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 bla. Do Patungu transportujemy, aha, to w Chinach, transportujemy tego miasta, gdzie w ogóle nie ma zaopatrzenia, próbujemy. Do Shortlandów transportujemy. Bla, 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 bla. D3A2 jakoś nie pobrali, nieważne i tam nieważne. Co tam mówią? W San Diego coś się dzieje, w Seattle coś się dzieje, Amerykanie coś knują jak zwykle, w Ogden coś się dzieje, nie wiem gdzie jest Ogden, Wayala, to jest chyba Nowa Zelandia czy Australia i Sydney, czuję, że coś się w Australii tutaj knują, chamy, coś tu płynie, jakiś tankers płynie, zobaczymy, czy go przypieprzymy. Dobra, puścimy to na żywioł, sorki. O, wyłączymy teraz, żeby kolega miał ładniejszy. Teraz to ładniej, jak widzimy, mapa zdecydowanie ładniej jest. Widać tą mapę, a i tak widać heksy przecież, no właśnie. Więc to zdecydowanie ładniej wygląda gra, jak się heksy wyłącza, a heksy i tak widać. Mapa jest przepiękna. W ogóle ta gra jest, kładzie wszystkie gry wojenne, strategiczno-wojenne na barki. Nie ma lepszej gry. Szczególnie przeciwko człowiekowi. Przeciwko komputerowi to jest... Jak się już nauczę grać tak jak wujek Timo się naumiał grać, nie jestem profesjonalista, ale już wiem co, gdzie i jak, no to... To jest okej. Okay. Rzeczywiście trzeba było wyłączać te heksy, to zdecydowanie ładniej wygląda. Samoloty lądują, tam reperują statki i tak dalej, teraz nie obchodzi dzień. Samoloty latają, rozpoznanie kawięgu. My bombardujemy, jak widzimy, Chongqing. A żadne straty, 20 ciężki przemysł trafień, surowce strategiczne, jedno trafienie. Bombardujemy tą indyjską dywizję tutaj. No to jest chyba więcej niż dywizja. Jedna sali rozpierdzielona przez flak, 41 ofiar, jeden skład zniszczony, okej. Okay. I drugi nalot, teraz z Chengdu przylecieli. Żadne straty, 4 trafienia przemysłu, bla, bla, bla. Jak ja to robię bez nagrywania, to nawet
to nawet tego nie czytam, po prostu to mnie nie obchodzi. To jest takie rutynowe już, że... tu nic nie wykonali. O, tu już płynie, jak widzimy, nasze 38. dywizja. A dlaczego nie napłynęła od razu do Kalkuty? Ponieważ jak wpływa do rzeki, to zawsze ta task force zatrzymuje się przed rzeką i dopiero w następnej turze zaczyna płynąć rzeką. A tu ta rzeka jest taka olbrzymia przy Kalkucie, właśnie, że tu z oceanu mogą wpłynąć statki oceaniczne i na przykład wyładować całą dywizję. Co też się stanie w następnej turze. Anno Domini 43 rok. 6 lili. 0 efektu. 6 sali. 0 efektu. Babsy fotografują Mundę, bo w Mundzie oni coś knują. Parszywi biali alianci. My z Jacim wam pokażemy, kurde. Gajdzinowskie godziny. Gajdzinowskie. War Thunder się przypomina. Okej, okay. A Gardner Island, oni sobie zrobili żywy poligon, ale tylko dwa samoloty, tylko bombardują dwa Dauntlessy, było ich więcej. Nie wiem, co się stało, może w Canton, oni w Canton może są i po prostu zrobili sobie poligon i... No nie wiem, co tu jest grane. Nie obchodzi mnie to za bardzo. Chociaż właśnie zauważyłem to, że jak oni bombardują mnie ciągle... to tracimy zaopatrzenie i jak stracimy zaopatrzenie i oni kontynuują bombardowanie, no to wtedy nasi żołnierze tracą już zabitych i rannych. Więc takie bombardowanie bardzo dużo zżera zaopatrzenia. Fortecy, skąd 8000 stóp? Z 8000 stóp, gościu, to nie trafisz statku. Za Chiny w locie na płasko. Właśnie, to sobie to już ten Dili mnie denerwuje, oni bezkarnie mnie tutaj bombardują. Michele, Hudsony mnie bombardują, chyba B-17 też były. O! Właśnie, w Indiach już są B-25C Michele, są B-24. Ostatnio mnie B-24 nie bombardowały, nie wiem, gdzie oni przerzucili. Powiedziałem, że nie trafi, a teraz trafią. Psz, kurwa, musiałem szczekać. Nic nie trafił. Lecieli na 11 tysięcy stóp i kurde trafili. I teraz Kazanmaru się pali. No pięknie. O, coś mamy? Nie, oni mnie mają. To jest AM, to jest taki minesweeper, to jest taki przybrzeżny trałowiec, ale jest wyposażony w bomby głębinowe, więc dla naszych łodzi podwodnych może być niebezpieczny. Okej, okay. Więc jak widzimy, nic się nie wydarzyło. Ciekawe, co w 43. Nie! Jeszcze przecież zapomniałem, jak dawno nie grałem. Chunky, bombardujemy ich. Jak gdzie oni mają siłę bojową 1, jeżeli chodzi o artylerię. Ale jak zaczniemy ich atakować, co już robiłem ze 2-3 razy, to poniesiemy straszne straty. A teraz oni ponoszą straty. 134 ofiar, ale tylko 3 składy zniszczone. To bardzo źle. Tu też bombardujemy ich artylerią. I tu ich siła bojowa jest zdecydowanie większa niż w Chunkingu. Ale stracili też jeden skład bojowy. Zostało tylko 600 tysięcy żołnierzy do zabicia, tak? Więc to zajmie całe moje życie. O, tu już idzie gość z Kalkuty i próbuje tutaj dojść, właśnie zająć to pole tutaj, żeby okrążyć tych gości. A my teraz atakujemy ci, co są w okrążeniu tutaj. Widzimy cały, to jest korpus, górka Rifles, jakiś 7 dywizja, 50 brygada czołgowa. Jakieś zmotoryzowane brygady i inne duperele. Czyndycka brygada. Dwie brygady czyndytów, następna dywizja. Jest masa ich. O, atakowaliśmy 1-3. Powieliśmy straty 1200. Uuu. 7 zniszczonych. Może ich potraktujemy artylerią przez parę dni, żeby ich zmiękczyć i nie będziemy tak atakować. Myślałem, że to nam łatwiej pójdzie, ale widać, że nie bardzo. Ale oni są okrążeni, więc oni teraz szczezną. Więc wszystko jest na dobrej drodze, jak widzimy. Inwazja Indii to jest to. Wzięliśmy Kalkutę. Kalkuta jest wspaniałym miastem, bo ma i produkuje i surowce, i ma przemysł ciężki i lekki, więc Kalkuta sama zaopatruje wszystkie nasze armie i te oddziały dookoła. Nic nie musimy wysyłać konwojów, żeby ich zaopatrywać. Oni się sami zaopatrują. Te miasta niedaleko mają manpower, czyli mają Hindusów, Indian, którzy wchodzą w nasze szeregi armii japońskiej, żeby się wyzwolić od
Brytyjczyków, jakieś tam ścigacza mamy, wow. Amerykanie dostają, no o, kurde! Wait a second! Ej! Słuchajcie, to jest wielkie zwycięstwo Imperium! Banzai! 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 Że tak powiem po naszemu, więc wygraliśmy. Widać, automatyczną, osiągnęliśmy stopień automatycznego zwycięstwa. W ogóle o tym zapomniałem, coś takiego jest w tej grze. W 41, jak pierwszy dzień 43 roku jest to sumowane te punkty i Japończycy właśnie mogą osiągnąć zwycięstwo automatyczne. Więc jak widzimy, aliant musi zadać jakieś straty i musi się efektywnie bronić, mimo że nie ma sił, ponieważ może przegrać całą grę. I teraz mam do was pytanie. Czy kontynuować tę rozgrywkę? Ponieważ w 43, 44 roku alianci dostają, Amerykanie szczególnie, dostają masę lotniskowców, masę, lawina Stalina na się zsunie, lawina samolotów strategicznych, bombowców od B-17, B-29, Wellingtony, Halifaxy, B-24, B-25, taktyczno-operacyjne bombowce, szturmowce i tak dalej. 45. Sowieci na nas uderzą, więc czy kontynuować tą grę? Czy ją zrobić po prostu, że nie będziemy jej kontynuować? Mamy 50 769 punktów, oni mają tylko 10 000 punktów, więc... Wow! Pobiłem komputer, w ogóle kwiczy i jęczy na podłodze, a my go tak od niechcenia kopiemy. A zatopiliśmy masę lotniskowców, gra wygrana, słuchajcie, zależy od was. Ja chyba wolałbym jeszcze pograć w tę grę, ponieważ jest interesująca rozgrywka i mogę się dużo nauczyć właśnie. Na przykład tego, że Jake nie na łodziach podwodnych, E-13, Jake chyba w ogóle nie pasują, trzeba tylko Gleny używać, te rozpoznawcze. To są łodzie podwodne, które właśnie mają te wodno-samoloty rozpoznawcze i Jake tam chyba w ogóle nie pasują. Próbowałem go żeby te łodzie używały te Jake'i, bo Jake ma zasięg tam 13 heksów, a Glen tylko chyba 3, więc... Ale to nic. No i dużo się nauczyłem. Dużo się nauczyłem w tej grze jak grać Japonią, jak robić inwazję. Amfibijny bonus jest bodajże do lutego 42 roku. Oni maksymalnie, to jest taki blitzkrieg japoński, oni maksymalnie szybko wyładowują się, desantują się. Po tym, jak minie ten amfibijny bonus, to już tak szybko się desanty nie robi, ale też w miarę szybko, to nie jest aż taka ważna rzecz, tego co zobaczyłem, bo po prostu zamiast w jeden dzień wyładujesz w 3 dni. Tak to działa. Więc nie zdobyłem Wake. Moje mam dywizję w Japonii, która przygotowuje się na wyspę Wake, co powinna zostać zajęta w pierwszych dniach wojny, ale to był pierwszy opór amerykański na Pacyfiku tak naprawdę, gdzie zadali Japończykom straty i w ogóle pierwsza inwazja na Wake została odparta przez amerykańskich Marines. Dopiero druga inwazja na Wake doszła do skutku, Japończycy zreorganizowali się i wzięli większe siły, to zdobyli ten Wake, amerykańscy Marines się poddali i parszywi Japończycy, bo byli tacy wściekli, że amerykańscy Marines stawili taki opór ich lotnictwo, właśnie te F-4F, zatopili parę statków pierwszej inwazji, notabene zatopili też destroyera, niszczyciela, tak, myśliwcy zatopiły niszczyciel japoński. I Japończycy byli tacy wściekli, po prostu zmasakrowali tych amerykańskich Marines, co bronili tej wyspy, więc ci, co mówią, że Amerykanie nie brali jeńców, Japończyków, tak, Japończycy zaczęli pierwsi. Okej, dobra, mamy japońskie zwycięstwo, słuchajcie, to jest koniec gry, więc wszystkim mówię banzai, 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 wszystkim mówię banzai i słuchajcie, do zobaczenia, zwyciężyliśmy. Druga wojna światowa wygrana.